Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. No niestety, przyszedł ten czas, ten moment, gdzie trzeba było zrobić test trwałości, bo Ken Coata już na lakierze nie ma. A ile posiedział? Zobacz. No jeżeli chodzi o zawodnika, słuchaj, nie pamiętam ile tam było, kurczę, 20 tysięcy kilometrów? I to nie jest tak, że on zniknął, ja go zdjąłem. Znaczy ja już skończyłem z nim zabawę, bo mi się nudziło, bo położyłem wosk. Chciałem pokazać to moje ulubione uderzenie. Położyłem wosk i słuchaj, no on siedział cały czas. Czego ten produkt nie lubi? Nie lubi zasady, mocnej. Takiej mocnej zasady i tutaj jakbym miał wjeżdżać na ten produkt, tak 11 pH. Chociaż nie zawsze wiadomo, te pH jest wyznacznikiem agresywności, ale tego bym pilnował. Zdjąłem go, bo ugryzłem temat jednym produktem, jeden do jednego. Ten produkt się pojawi, był? Nie, nie było go jeszcze, a może już był, nie wiem, chyba nie było. Tak, i podgryzł go srogo. Srogo go podgryzł, nie lubi ten produkt zasady. Co mnie cieszy w tym produkcie? Jeżeli masz listwy ozdobne te przy szybach, niektórzy mają chromy, a tutaj są takie gumowo-plastikowe, nie wiadomo co to, taki nijaki materiał, siedzi obłędnie. Nie mogę niczym tego ruszyć, naprawdę. Jak jest tam odcina i czuję, że ona wiecznie tam zostanie. Do tego ten produkt jest stworzony. Jest idealny. Raz dobrze wyczyścisz, raz kładziesz i zapominasz o tym. Cały czas, tak jak było odcięcie, to przyciemnienie, tak cały czas jest. I tam się nic nie zmienia. Pomimo wszelakiej chemii, pomimo agresywnej chemii zasadowej, siedzi. Tak ten produkt to tworzyło, tak wypiło ten produkt, że moim zdaniem ja go chyba już nie usunę. Chyba, że listwę wymienię. Także, czy produkt jest fajny? No słuchaj, ponad rok, grubo ponad rok i siedział. Po prostu siedział. Samo oczyszczanie od początku do końca fenomenalne. Oczywiście, to hydro no, powoli umiera, no nie da się ukryć, kurczę, no nie oszukujmy się. Ale podbijasz tylko z Gionem ceramik, tym Quick Detailerem i latasz.
Wrzuciłem po jakimś czasie, pod koniec już chciałem zobaczyć, jak przyjmie, słuchaj, od CC Water Golda premier dwójkę. No, pięknie go przyjęło. Kurczę, w ogóle ten kudek to uwielbia produkty. A uwielbia właśnie takie ceramiki. To przyjęło go pięknie. No, przez miesiąc tam się nic nie zmieniało. No tak czy tak, produkt myślę, że na chwilę obecną kozak. I teraz, który bym wolał? Wiesz co, ja wolałem pierwszą wersję. Pierwszą wersję z tego względu, że jest bardziej idiotoodporna moim zdaniem. Fajniejsza w obróbce, przyjemniejsza w obsłudze. Mhm, naprawdę. Moim zdaniem przyjemniejsza. Ta Iwo nie jest zła, jest fantastyczna, to nie ma tematu, ale ta pierwsza mi się bardziej podobała. Jakoś tak, kurczę, nie wiem, większą frajdę, łatwiejsza w obsłudze moim zdaniem. Łatwiejsza w obsłudze i trwałość też na wysokim levelu, więc kurczę, tak naprawdę jakbym ja miał osobiście wybierać, chyba że wolisz produkt, który przyciemnia delikatnie. Czyli zarazem też i trochę maskuje. To tak, to Iwo będzie ok, ale jak stawiasz na takie typowe szkiełko, to pchaj się w klasycznego Kencoata. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!